Po wielu latach planowania i zapowiedzi doczekaliśmy się potwierdzenia przebudowy słynnej skoczni w amerykańskim Ironwood. Dodatkowo, ze względu na swoje nietypowe wymiary, zostanie ona włączona do zupełnie nowej kategorii skoczni, czyli do tak zwanych gigantów, do której już niedługo może dołączyć kolejny obiekt, ale o tym powiemy sobie na koniec tego materiału. Jeżeli chodzi o skocznię w Ironwood, to już w zeszłym roku plany przebudowy zaczęły wyglądać coraz bardziej realistycznie, głównie ze względu na dotacje w wysokości 20 milionów dolarów od stanu Michigan. W kolejnych tygodniach i miesiącach niezbędne środki zostały również pozyskane od lokalnych biznesmenów, społeczności narciarskiej w Ironwood, a nawet byłych skoczków narciarskich, którzy prywatnie wsparli tę inicjatywę. Co najważniejsze, udało się uzbierać środki wystarczające na przebudowę, a konkretny plan skoczni został zatwierdzony przez FIS, dzięki czemu rozpoczęcie remontu zaplanowano na 14 czerwca. Niestety już po przekroczeniu tej daty poinformowano o pierwszych opóźnieniach, które sprawiają, że przebudowa jeszcze się nie zaczęła, jednak miejmy nadzieję, że już niedługo zostanie rozpoczęta. Nowe wymiary skoczni będą oficjalnie wynosić K161 i HS180. Tak jak już wspomniałem, będzie zaliczana do nowo powstałej kategorii gigantów, które będą się kończyć na punkcie HS180. Od 181 metra, tak jak dotychczas, będą się rozpoczynać skocznie mamucie. Obiekt w Ironwood będzie więc największą skocznią, jaka tylko mogłaby powstać, jednocześnie nie będąc oficjalnie obiektem do lotów. Daje to mnóstwo korzyści, jak na przykład możliwość swobodnego treningu, czy też możliwość wyłożenia tej skoczni igielitem. W przypadku skoczni do lotów, zarówno swobodny trening, jak i wyłożenie igielitem nie byłoby możliwe ze względu na przepisy. Przebudowa ma się zakończyć we wrześniu 2024 roku, natomiast już w kolejnym miesiącu w Ironwood ma się odbyć finał letniego Grand Prix 2024. Sam dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, zapowiedział, że amerykańska skocznia ma gwarancję rozegrania finału letnich zmagań w przyszłym roku, o ile przebudowa nie napotka przeszkód i zakończy się zgodnie z planem we wrześniu. Jeżeli wystąpią opóźnienia, to przyjdzie nam poczekać na zawody w tym miejscu do roku 2025, co i tak jest bardzo atrakcyjną opcją. Na początku filmu wspominałem, że do nowej kategorii skoczni może dołączyć już niedługo kolejny obiekt. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to stanie się tak za sprawą przebudowy dużej skoczni w Harrachowie. Od wielu lat dyskutuje się o remoncie skoczni mamuciej w tym miejscu, jednak koszty takiego przedsięwzięcia przerastają możliwości Czechów i wydaje się, że nie szybko się to zmieni. W tej sytuacji postanowiono przemyśleć ewentualną przebudowę skoczni dużej, która jest skocznią naturalną i w jej wypadku przywrócenie obiektu do użytku wiązałoby się ze znacznie mniejszymi kosztami. Dodatkowo ukształtowanie terenu pozwala na znaczne powiększenie tej skoczni, która już za czasów swojej świetności pozwalała na bardzo dalekie skoki, nawet w granicach 150 metrów. Aktualny plan zakłada powiększenie skoczni do wymiaru HS-167 lub 170, dzięki czemu byłaby tak naprawdę niewiele mniejsza od obiektów Ironwood. Filip Sakala, który został niedawno nowym dyrektorem sportowym czeskich skoków, stwierdził, że projekt ten jest bardzo realny. Władze miasta na czele z burmistrzem są obecnie mocno zaangażowani w realizację projektu i zdobycie na niego środków. Projekt skoczni został już zatwierdzony przez FIS i spotkał się z ogromnym poparciem. Czescy działacze szacują, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zawody na nowej skoczni w Harrachowie obejrzymy w 2025 roku. Na koniec chciałbym zaprosić Was jeszcze na mój drugi kanał, na którym od niedawna prowadzę nowe serie, m.in. karierę zawodnika w grze DSJ4. Link do pierwszego odcinka znajdziecie w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.